jesteśmy w Zielonej Górze, w bardzo sympatycznym towarzystwie. Serdecznie witamy przede wszystkim głównych aktorów tego widowiska. Mam na myśli drużyny, które przyjechały do Zielonej Góry, czyli Chemik Police, Impel Wrocław, Developer Skydes Rzeszów i Grot Budowlany Łódź. Proszę jednak o zabranie głosu gospodarza. Dzień dobry. Szanowni Państwo, może troszeczkę dosłownie kilka historii. Hala Centrum Rekreacyjno-Sportowego od roku 2010 jest areną znaczących imprez rozegranych w Zielonej Górze. Tutaj startowały zespoły krajowe oraz reprezentacje wielu dyscyplin sportowych. W koszykówce, w siatkówce, ale też byli snukerzysty, karatecy i wielu, wielu innych przedstawicieli dyscyplin sportowych. Ja przekonany jestem i w imieniu prezydenta miasta chciałbym wyrazić to wielkie zadowolenie, że kolejna ważna impreza, finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet, odbędzie się w najbliższą sobotę i w niedzielę w Zielonej Górze. Przekonany jestem, że zespoły z Polic, Rzeszowa, Łodzi i Wrocławia dostarczą nam wielu niezapomnianych wrażeń, a miasto w tych dniach będzie stolicą promocji tej pięknej dyscypliny sportowej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję ślicznie, Państwowie. Teraz poproszę o prezentację pana Tomasza Polka, szefa Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. Ja przede wszystkim ze swojej strony witam Państwa bardzo serdecznie w naszym mieście. Słyniemy z tego, że organizujemy jedne z lepszych imprez, jeśli chodzi o widowiska siatkarskie. Sala jest bardzo przyjazna dla siatkówki, bardzo fajnie umiejscowiona, jeśli chodzi o kibiców. No, chciałem również pogratulować tym czterem zespołom, że znalazły się w tej czwórce. To jest duże wydarzenie. Wiadomo, Puchar rządzi się swoimi prawami i trzeba się maksymalnie koncentrować na tych pojedynkach. Ja myślę, że dla nas, dla Zielonej Góry, dla kibiców będzie to bardzo fajne widowisko sportowe. Rywalizacja sportowa, piękne kobiety, no czegoś można sobie więcej życzyć. Natomiast my, jako organizatorzy ze swojej strony, staramy się zapewnić wszystko, żebyście się tutaj u nas bardzo dobrze czuli i żeby promować tutaj też to nasze miasto i siatkówkę kobiecą w najlepszym wydaniu. Dziękuję bardzo. Czas na trenerów. Państwo mogą też zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od turnieju finałowego mężczyzn, tam jako przedstawicieli zewnętrznej myśli szkoleniowej, tu mamy 3 trenerów z Polski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Większość rzeczy to pewnie powtórzę to, co dziewczyny mówiły, bo tutaj za bardzo nie ma co innego wymyśleć. I przede wszystkim też chciałbym pogratulować wszystkim zespołom awansu do turnieju finałowego. Mam nadzieję, że turniej będzie pełny emocji siatkarskich, gdzie kibice na pewno zobaczą dużo fajnej siatkówki i będziemy mogli tutaj tą naszą żeńską siatkówkę w jak najlepszy sposób zapromować. Fajnie też, że w województwie lubuskim się odbywa ten turniej, gdzie na pewno, tak jak pan prezes powiedział, nie martwię się o organizację, bo będzie stała na wysokim poziomie. I teraz tylko reszta zadania należy do nas, do uczestników, żeby jak najlepiej tą siatkówkę sprzedać. I życzę powodzenia wszystkim. My mamy w sobie dużo pokory, dużo szacunku do każdego rywala i tak też będziemy podchodzić do tego turnieju. Oby w zdrowiu i w radości zakończyć ten turniej tutaj, który będzie się odbywał przez sobotę i niedzielę. Dziękuję. Także chciałem pogratulować wszystkim uczestnikom turnieju za kwalifikowanie się tutaj. Myślę, że nasza organizacja będzie stała tego turnieju jak zawsze na wysokim poziomie. Przed naszym zespołem jutro trudny mecz z wymagającym rywalem z Łodzi. Zespołem, który jest, myślę, dobrze zorganizowany, gra bardzo dobrą siatkówkę w tym roku. Więc myślę, że zapowiada się ciekawe widowisko. Tak Kuba powiedział, tak samo my podchodzimy z szacunkiem do każdego przeciwnika. Skupiamy się na razie na tym jednym meczu i mam nadzieję, że będziemy mogli zostać tutaj dłużej w Zielonej Górze. Czego ja bym sobie życzył? Przede wszystkim bardzo dobrego poziomu sportowego tego turnieju, żeby wszystkie mecze były zagrane na wysokim poziomie, bo to będzie zadowalało kibiców, to będzie zadowalało wszystkich w zespołach. Cele? Każdy stawia sobie je indywidualnie, natomiast ważne, żeby nasz zespół Grot Budowlany Łódź podszedł przede wszystkim do najbliższego meczu w 100% myśląc tylko i wyłącznie o nim, a nie tym, co może wydarzyć się
następnego dnia. Jeśli tak podejdziemy, to jesteśmy w stanie zagrać bardzo dobry mecz z Impelem i stworzyć naprawdę fajne widowisko.